Ponieważ są wakacje, to zacznę może od krótkiego tekstu poetyckiego. Posłuchajcie. Kto przysłonił te księżyce nad dachami, mądrą głowę miał. Chciałby żony całowały się z mężami, nie wpadały, mój kochany, w szał. Po co biegniesz za księżycem w dal na łowy, gdy masz w domu kwiat? Wiernym ludziom serca błyszczą jak podkowy, a złym ludziom czarno kwitnie sad. Uplotę ci złoty kołacz z moich złocistych promieni. Już ty się, człowieku, nie kołacz, niech ci się na dobre odmieni. Ja twoje bóle utulę, otworzę ci niebo snów, ja swoje żale oddalę, wróćże tu. Pora już siadać do stołu, czas już do Boga biec i nasze serca uciszyć w blasku świec. Ucisz serce w białym świetle szabasowych świec. Ucisz serce, jedno z tylu serc. Wielki Panie winorośli, Stworzycielu gwiazd, proszą dzieci i dorośli, nie zapomnij nas. Ty, co gładzisz oceany i prowadzisz w dal bezpieczną, spojrzyj też na nasze rany, na kołyskę i miasteczko. Rozesłano już kobierce w białym świetle szabasowych świec. Ucisz serce, jedno z tylu serc. Ty, co złocisz łany zboża, bielisz mąki pył, od pożaru i od noża chroni nas z całych sił. Daj nam rodzić się w pokoju i umierać w noc serdeczną, wodą z królewskiego zdroju pobłogosław to miasteczko. Ucisz serce w białym świetle szabasowych świec. Ucisz serce, czarne gwiazdy serc. To oczywiście Agnieszka Osiecka. Chyba jedyny pobożny tekst w jej twórczości literackiej. Pochwalę się, w tym tygodniu byłem w Sopocie i w piątek w Teatrze Agnieszki Osieckiej, które zakładała razem z licznym grodem przyjaciół, z Andreą Chodlą. Usłyszałem w wykonaniu młodej aktorki Marianny Janczarskiej tę niezwykłą pieśń autorstwa Agnieszki Osieckiej i Zygmunta Koniecznego, która sławi Pana Boga i uciszenie serca w czasie świętowania szabatu. Dzisiaj do tych proporcji między świętowaniem a pracą chciałem powrócić, dlatego że my spoglądamy na dzisiejszą Ewangelię, na Martę, która szykowała tam kanapki z awanturką i często ją lekceważymy, bo kanapki z awanturką, jak wiadomo, są smaczne. A Maria wsłuchiwała się w słowa Jezusa. I jest to właściwie takie uciszenie serca, przytulić się do Syna Bożego, do samego Boga i świętować tak, jak Jezus świętował, tak jak apostołowie do IV wieku świętowali szabat. Nie było niedzieli, tylko szabat. Szabat odpocznienia, dlatego że Pan Bóg stworzył świat w 6 dni, jak wiemy, a 7 odpoczął. I wypada również, żebyśmy i my również 7 dnia odpoczęli. Jest to jedyne święto, które Pan Bóg nakazał nam w 10 przykazaniach. Może przeczytam dosłowne brzmienie z Księgi Powtórzonego Prawa. Zachowaj dzień sobotni, czyli szabat, abyś go święcił, jak ci przekazał Pan, twój Bóg. 6 dni będziesz robić i pracować i pełnić wszystkie roboty twoje, a 7 dzień jest szabatem, to jest odpocznienie Pana Boga twego, czy uciszenie serca, jak chce Pani Agnieszka. Nie będziesz weń pełnił żadnej roboty,
ani syn Twój, ani córka, ani służebnik, ani służebnica, ani wół, ani osioł, nasz osioł również, ani żadne bydle Twoje, ani przechodzień również, który jest między bramami Twoimi, aby odpoczął sługa, służebnica Twoja, tak jak i Ty odpoczywać będziesz. Pamiętaj, żeś sam służył w Egipcie i wywódź Cię stamtąd Pan, Bóg Twój, mocną ręką i ramieniem wyciągniętym. Przeto Ci kazał, abyś zachował dzień sobotni. Jest to wspomnienie tego odpocznienia Pana Boga i wspomnienie tego, że Pan Bóg wyprowadził swój naród z niewoli egipskiej. To jest szabat. Ten szabat świętowano przez 400 lat, aż do czasów Konstantyna, do IV wieku. I wtedy, no, to jest oczywiście siódmy dzień tygodnia, no ale dla chrześcijan zaczęła się liczyć, no coraz wyraźniej odkrywali to niedziela, niedziela zmartwychwstania. I stąd, no, zamiast tego szabatu, no, zaczęli chrześcijanie świętować niedzielę zmartwychwstania. Jak każdy z nich, z tych dni świątecznych, no, liturgia rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku. Pięknie jest zobaczyć i to, żeśmy uczynili w miniony piątek w tym wspomnianym Sopocie razem z tą Manią Janczarską. Siedliśmy do stołu i zapalili szabasową świecę. I rodzi się pytanie, czy chrześcijanin może świętować szabat? No, jeśli tak postawić pytanie, to czasami niektórzy mają dreszcze na plecach. Afe, jak można świętować szabas? No ale wspomnijmy, że sam Jezus świętował szabas i Matka Boża, i apostołowie, i chrześcijanie aż do IV wieku. No ale w gruncie rzeczy chodzi o odpocznienie, ucisz serce, tak jak wyśpiewuje za Agnieszką Osiecką Marianna Janczarska w teatrze w Sopocie. No i oczywiście znam takich chrześcijan, którzy również świętują szabat, no ale w ten sposób byśmy mogli świętować właściwie i piątek wieczór razem, tak jak czynią to muzułmanie, cały dzień, sobotni dzień, czyli szabat, i niedzielę zmartwychwstania. Kiedyś wydawało się to niemożliwe, ale w latach 60. zaczęto po raz pierwszy na skutek interwencji związków zawodowych we Francji i we Włoszech zaczęto świętować, no, dniem wolnym od pracy, sobota. Potem stopniowo już sobota nie wystarczała, to też pewnie wielu z nas w piątek już w południe drepcze, ponieważ jest skrócony dzień pracy, a w niektórych miejscach już w ogóle piątek jest wolny. A niedawno przeczytałem, że zaraz eksperymentalnie w kilku krajach zachodnich będzie się pracowało tylko 4 dni, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek. No powiem szczerze, że to bardzo miłe, że 4 dni pracy, a resztę dla wypoczynku, dla rodziny, dla umocnienia tych więzi. No oczywiście razem z tymi reformami pojawiają się też, no, problemy. Jak świętować no, szabat u Żydów, jest to precyzyjnie określone. No a natomiast świętowanie u chrześcijan nie jest tak precyzyjnie określone i zaczyna się rozmywać. Czy można świętować w sobotę? No liturgicznie można, ponieważ jest to niedziela. Niby Kościół określił obowiązkowe uczestniczenie we mszy świętej, chociaż czasami się zastanawiam, czy największa uczta z Bogiem, Pascha, czy może być, no, obowiązkiem. Wydaje się, że to jest przede wszystkim zaszczyt. Zaszczyt wielki, że mogę przyjść do Kościoła i przyjąć komunię świętą razem z innymi chrześcijanami, zasiąść do stołu. Ale niewątpliwie na naszych oczach rozmywa się to świętowanie, to uciszenie serca. Raczej jest to
gdzieś próba wyjazdu. Nawet spotkałem się kilka razy z takim zjawiskiem, że ktoś już nie życzy tam udanej niedzieli, tylko miłego weekendu ci życzymy. Bardzo chyba częste nawet u nas chrześcijan. W każdym razie te proporcje, które pokazuje tradycja, są, wydaje się, bardzo potrzebne. To jest tam ile tej Marty, która robiła te kanapki i którą często no tak lekceważymy, a ile tej Marii wsłuchanej w słowa Jezusa. I no, tradycja pokazuje te proporcje no, 1:6, ponieważ 7 dnia Pan Bóg odpoczął, a 6 dni pracował, stwarzając świat. Tak samo i Żydzi, i chrześcijanie przez całe wieki pracowali pokornie, a 7 dnia, no, dla nas chrześcijan to jest pierwszy dzień, czyli niedziela, odpoczywali, przychodzili uroczyście do kościoła, ładnie się ubierając. Ja jeszcze pamiętam, w czasie wakacji jeździłem poza Warszawę w rodzinne strony naszej mamy pod Sandomierz i tam wszyscy panowie zakładali krawaty, chociaż ich to wyraźnie uwierało, i pięknie się kobiety ubierały, i to był rzeczywiście uroczysty dzień. Dziś no, ta tradycja no, powoli zanika. I dzisiaj, patrząc na tę Martę i Marię, może warto w tym obrazie tego świętowania w domu Marty i Marii Łazarza no, dostrzec te właściwe proporcje i to świętowanie, które myślę, że bardzo celnie opisała w tej piosence Agnieszka Osiecka. Ucisz serce w blasku szabasowych świec. Ucisz serce przychodząc do kościoła i zasiadając potem z rodziną do obiadu albo udając się na spacerek, bo przecież każde środowisko ma swoje tradycje, i taki spacer z rodziną i rozmowa i wysłuchanie drugiej osoby wydaje się niezmiernie cenne. Ucisz serce, to jest właśnie treść tego spotkania w domu Marty i Marii. Ucisz serce czarne gwiazdy naszych serc. Amen. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga światu.